Gratulacje, bo jeżeli jesteś w stanie zaklaskać tak trudny i szybki rytm, to umiesz również zagrać dobrze na ukulele odpowiednie elementy. I to właśnie będziemy dzisiaj robić. Twoje zadanie to odpowiednia pozycja i uderzenia w pudło. Żeby dobrze zagrać w ten sposób, musisz wiedzieć, jak trzymać ukulele. Usiądź sobie swobodnie, może być po turecku, ważne, żeby plecy były proste i żeby nie było tutaj przesadnego napięcia. Luźno. Ukulele do góry, opada i razem z opadaniem każda część ciała się rozluźnia. Następnie z tej pozycji przechyl sobie lekko ukulele w lewo i postaraj się lewą ręką lekko je przytrzymywać dokładnie w tym miejscu, czyli na zgięciu palca wskazującego. Jeżeli jesteś w stanie znaleźć miejsce, w którym ukulele tak siedzi, to nie powinno być problemu z tym zadaniem. Palce prawej ręki powinny być bardzo luźne. Postaraj się teraz wyłączyć z prądu. I teraz takie palce muszą uderzać o pudło z tej strony. Zrób coś takiego. To jest właśnie ten ruch, którego będziemy potrzebowali. Spróbujmy jeszcze raz. Palce bardzo luźno i zrób coś takiego. Raz, dwa, trzy. Bardzo szybko. Raz, trzy. Bardzo charakterystyczny dźwięk. Ustaw teraz metronom na 80. I liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. To jest właśnie twoje zadanie. Rozluźnij palce i postaraj się tylko na trójkę uderzyć w odpowiedni sposób. Raz, dwa, trzy, cztery. Ustaw sobie metronom na 80, następnie na 100, a 120 jest tempem docelowym. Takie właśnie nagranie wyślij do mnie, ale pamiętaj o tym, żeby nie było słychać na nagraniu metronomu. Podepnij sobie metronom pod słuchawki tak, żeby było go słychać w uchu, ale nie na nagraniu. Możesz skierować kamerę dokładnie na ukulele, wtedy będzie bardzo ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętaj o rozluźnieniu prawej ręki. Powodzenia!